tej strony Elian, jesteśmy dzisiaj w naszych Simsach trójeczkach. Witam Was w Biedak Challenge. Ja już tutaj troszeczkę naszą Simkę przygotowałam. Ona jest bardzo głodna, ale nie ma nic do... jakby nie ma pieniążków, więc może zjemy sobie jakieś resztki, niech to będą gofry. Ja zmieniłam jej stroje, słuchajcie. Ci, którzy nie byli na live, to nie wiedzą, ale my mamy nowy domek. Nie wiem, czy byście byli, czy nie byli, to Wam powiem. Mamy nowy domek. Domek jest tu, gdzie mieliśmy wcześniej miejscówkę, czyli naprzeciwko palm i plaży, więc jest całkiem zacnie. Ogrodzenie jest przekozackie, no ale nie było nas stać na ogrodzenie, więc niestety nie dało rady tego zrobić. Tutaj mamy wejście do domku, mamy kuchnię z jadalnią, mamy sobie tutaj oczywiście też troszeczkę salonu, biednie, bo biednie, ale jest. Jest również łazieneczka oraz sypialnia, więcej na razie nie potrzeba. Ja ten dom będę rozbudowywać w tą stronę i on będzie taki dosyć spory, bo owszem, tu będzie kuchnia, ale tu będzie duży salon i dopiero tam będziemy ogarniać różne inne rzeczy. Dobra. My zaczęliśmy podrywać chłopaków z sąsiedztwa, czy tutaj tych chłopaków, bo tutaj oni byli do wzięcia, że powiem, więc cóż, przebierzemy ją w strój do pracy, zmień strój, to będzie strój do pracy, bo też jej zrobiłam strój do pracy, różne kariera 1, kariera 2, zmieniam jej bardzo dużo strojów, zrobiłam już, poogarniałam te moje simsy i czwórki i trójki, także super. Tak, to jest nasza pani urzędniczka, która oczywiście, nie wiem, o czym myśli, bardzo ładnie wygląda swoją drogą. Muszę jeszcze jej fryzurki pozmieniać, ale to myślę, że z czasem. A tymczasem musimy się jeszcze pójść ogarnąć nasze wszystko. Ona jest mega rozbawiona, widzę. Mega rozbawiona, dobrze, fajnie. Tak, zaczęliśmy podrywać chłopaków z sąsiedztwa. Tu chłopaki widzę, że też wstali. Jeden z nich jest, wiem, kucharzem. Drugi wiem, że jest... Nie mogę tego zamknąć, niestety, przykro mi. Drugi wiem, że jest... Nie wiem... Wiem, że jest bogaty. Tyle wiem i tyle mnie interesuje. Więc na pewno jednego sobie z nich tutaj przykoksamy. Oni ponoć obaj są super. Ja jednego z nich widziałam. No ale tutaj ludzie na live, łącznie z Izą, mówili, no poczekaj na brata, brat jest fajniejszy. Więc zapowiada się obiecująco i fajnie, więc zobaczymy, co ciekawego nam tutaj życie przyniesie. Ona już aktualnie ma, że ma piękny dom, no ja się wcale nie dziwię, bo jak tyle czasu była bez domu, to się nie dziwię. Malowanie no, jest następujące, na razie wszędzie są te same podłogi, bo nie mamy kasiorki. Dobra, nie poprawisz sobie wyglądu, niestety, bo nie zdążysz. Tu mamy takie malowanie, także tak to wygląda, nic więcej tu ciekawego nie ma. Ona właśnie wychodzi do pracy. Myślę, że prezentuje się bardzo ładnie jako pani prezes, że tak to powiem, że tak to nazwę. Myślę, że bardzo ładnie jej. Gdzie są drzwi? Gdzie są drzwi? Co, drzwi się nie zamknęły? Aha, okej, okay, dobra, drzwi się zamykają, ale nie wiem gdzie, jak. Ja bym sobie chętnie zrobiła zdjęcie, słuchajcie, tak na miniaturkę po prostu. Tak po prostu. F11 to jest chyba zamknięcie. A nie wiem, co zrobiłam. Dobra, zrobimy sobie po prostu zdjęcie w ten sposób i ja sobie potem coś z nią ogarnę. Dobra. Bo myślę, że bardzo ładnie jej w tym kubraczku i w tym wszystkim. A jej nie tnie się. W tym kubraczku i w tym wszystkim. No i zaczyna to wyglądać jak faktycznie fajna simka. Trochę jej zmienię kolor włosów, bardzo bym chciała jej zmienić kolor włosów, bo jednak nie oszukujmy się, rudo, aż rudo. Dobra, tak, w ten sposób. No i ona sobie pojedzie do pracy, więc niech sobie jedzie, my sobie tu po prostu posiedzimy, poczekamy, aż ona z tej pracy wróci i poobserwujemy sobie chłopaków. I cóż, no wiecie, ciężko było coś z tego uściłać, z tego, co ona tam posiada. On ma takie tutaj wejście, no dobra. Z tego, co ona tu posiada, bo było ciężko cokolwiek z tego zrobić, ale dało radę coś tam ogarnąć, więc nie było jakiejś tragedii mega. Z drugiej strony jednak, no, letko nie było, że tak powiem.
chłopaki coś robią, ale nie wiem co. Halo chłopcy, halo chłopcy, halo, halo. Czy ja was tu spotkam, czy ja was tu obejrzę? Oglądają telewizję. Telewizor był chyba gdzieś tutaj, co? Nie wiem, ale trochę mi przycina. Ajajajajajajaj. Nie, tu była łazienka. Jestem w ich domu i... Czekajcie, bo ja muszę zorientować się, gdzie był telewizor. Bo ja chcę zobaczyć tego drugiego brata. On jest kucharzem, więc jego będzie ciężko uchwycić. Ciężko będzie się z nim spotkać. Przyznam się szczerze, dlatego że po prostu on pracuje do pierwszej w nocy. A później wiadomo, że... O, czekajcie, jest telewizor. Ale nie ma brata. No dobra, możemy pooglądać sobie telewizor. Telewizor, żeby oglądać, nie wiem, będąc u kogoś w domu, to jest świetne. Dobra, coś nagle nam zniknęło, spoko. Okej. Okay. Tak czy inaczej, nie ma ich, musimy patrzeć im pod domem po prostu. Pod domem ich tutaj obserwować. I może uda nam się ich zobaczyć, ale wątpię. Właśnie trochę szkoda, że te simy nie żyją tak, wiecie, z własnym życiem, tak typowo, nie? Tylko jednak gdzieś tam, no wiecie, gdzieś tam no niby są, ale nie ma ich, tak? Oni tam za nic nie robią. To jest szkoda, żal. No ale no cóż, no ważne, że my sobie tu będziemy jakoś żyć i będziemy sobie to ogarniać. Ten dom jest duży, ten dom jest fajny. Trochę do przerobienia, ale jednak. Jak tam u niej w pracy? No u niej w pracy niezbyt dobrze, czyli raczej awansu nie dostanie. Raczej też nic nie kupimy przez te dwa dni dzisiejsze. Także kurka wodna, kiepsko. I też wiecie co, chciałabym może dzisiaj nie grać dwóch dni, żeby ten weekend, bo jak ja będę grała dwa dni teraz, to dwa dni, kurde, następne to będzie weekend, więc będzie ostro. Bo nie oszukujmy się, przez weekend się dużo więcej robi, tak? Dużo więcej dzieje. No gdzie te hopy? Gdzie te hopy? Gdzie? Nie ma. Nie ma. Nie wiem, gdzie te hopy. A dostaliśmy kasiorę. Mogę zamknąć. O, proszę bardzo. Bardzo ładnie dostaliśmy kasiorę. Zaraz pójdziemy się ogarnąć. Ej, no nie mogę wtrafić, dobra. Zaraz pójdziemy się ogarnąć, słuchajcie. I po prostu... pójdziemy na podbój, panów, po prostu, na podbój panów, bo dlaczego nie? Czy on tutaj ktoś wychodził? Nie wychodził nikt. Ona musi troszeczkę ogarnąć, troszeczkę pobyć w domu i dopiero potem będziemy wychodzić na podbój panów. Porycznić natychmiast. 239 to już nie jest tak mało, a jak tam jej praca? No trochę lepiej, troszeczkę tylko lepiej. Może w poniedziałek by dostała awans, byłoby super. No trochę słabo z tymi awansami, przyznam się szczerze. Przydałoby się trochę lepiej te awanse ogarniać, nie? Żeby więcej kasiory mieć, żeby móc więcej, wiecie, no więcej jeszcze koksać, nie? Więcej koksać. A jest środa, słuchajcie, jest środa, jutro jest dzień wypoczynku. Więc dostanie kasę za nic. No dobra, słuchajcie, to może dzisiaj pogramy dwa dni właśnie. I potem będzie piątek, sobota, dobra. Wiecie co, pogramy dzisiaj sobie dwa dni, spokojnie. Bo tak to byłby trochę za krótki odcinek. Trochę za krótki. A nie chcę nic klikać więcej, bo coś mi tutaj nie idzie. Dobra. Musiałam przyciąć nagranie, bo to myślałam, że coś nie będzie dobrze szło. Okej, ale już nagrywamy, więc bo ja wiedziałam, że coś poklikam, bo zamiast ustawić to od początku, to ja właśnie zlekałam, jak teraz mam. Dobra, trochę ją przyspieszymy, bo nie potrzebujemy tak bardzo, żeby się ten... O, tu jest nasz nowy strój. Ja już jesiennie ubrałam, jesiennie zimowo troszeczkę. Może poucz się gotowania, co? Zmienię na kanał. Romantyczne randki, mrał. Aha, ona ma kucharski chyba, tak ma. Troszeczkę przyspieszymy, wzrasta jej chęć, że tak powiem, na zabawę, w sensie zabawy. Dobra. Tak, przepysznie gotują, prawda? Okej, zjesz sobie resztki i pójdziesz do chłopaków.
Ja bym chciała w ten weekend ogólnie mieć już jakiegoś chłopaka. Na pewno chciałabym mieć jakiegoś chłopaka, żeby ją, wiecie, troszeczkę tutaj, no, rozwinąć, tak, tą rozgrywkę. Ten pokoślin mi tu nie pasuje, bo chyba ona nie może przez to jeść normalnie, więc jeden pokoślin, czy jak on tam się zwie, postawię może gdzieś tutaj przy lodówce. O. To co nie może na przy tym stanąć. Niech on sobie spokojnie zje, znaczy tak w miarę spokojnie, no i pójdzie do chłopaków. Jest 18 już niestety, no ale dobra, ona jest ogarnięta, więc może iść pobalować. Odwiedzimy sobie rodzinkę Frio. Odwiedzimy sobie rodzinkę Frio. Tam proponowaliście mi na live, żebym... Oj, zepsuło się. Żebym ewentualnie kawalera ogarnęła. Kto tu był? Kto to był? Kto to był? Kto to był? Gdzie coś było? Tu coś było. Jest i kucharzyk. Czy kucharzyk jest fajny? Spojrzał na nią. To ja chcę z nim pogadać. Grubiańskie? Nie, przyjazne powitanie. Dawaj, dawaj, jest kucharzyk. To co robisz? Ale halo. Nie rób mi zdjęcia. No wiecie co, nie wiem, czy ten jest fajniejszy, czy nie fajniejszy. Sofia. Luba. Może jest ładny, ale te pejsy bym mu wycięła. Specjalnie wesołe, wredne, nie. Pozdrowcie, stworzyć grupę, zaproponuj się do środka. Na razie to wiesz co, może plotkuj, pochwal dom, pogawędka po prostu może. Potem 13, pochwal 19, dom, potem znowu pogawędka. Potem może plotkuj, potem może powiedz historię, może nie, może luz, może nie. Nie. Poznaj. Mieć kucharza w domu, słuchajcie, no nie wiem. Może plotkuj, potem znowuż poznaj, zobaczymy co on ma w sobie ciekawego. Pokaż kotku, co masz w środku. I skok! No kuk, on gotuje, kuk! A on ma jutro wodę, wolne, więc ten... Czekajcie, on ma... Aha, on tak wygląda. No nie jest zły, słuchajcie, nie jest zły. Faktycznie trochę mniejszy o mechniołek niż ten. Ale są dosyć podobni, aczkolwiek ja nie wiem, trochę zmieniła, nie? Troszeczkę bym zmieniła. No zobaczymy, może jednak się spodobają sobie, będzie fajnie. Ja na pewno chciałabym mieć jakiegoś chłopaka, na pewno to na Bangu chciałabym mieć jakiegoś chłopaka, bo jednak fajnie by było mieć kogoś. Zabawne, wredne, nie. Pochwal, możemy pochwalić, dlaczego nie? Poznaj. Spytaj o kierunek studiów. No, mogę spytać w sumie. Zaraz ogarniemy. Bo pewnie jakiś skończył. No, to skoro skończył, to fajnie. To fajnie. Słuchajcie, w ogóle wysłałam Spela po zakupy, a sama nagrywa mnie. Ale ja jestem. Ale ja jestem, nie? O kurczę, no ma słabą energię, ale ja myślę, że spokojnie. Ale spokojnie. A widzę, że ona ma tutaj coś, jakiś nastrójnik taki nie bardzo. Nierówno upieczone, no bo nie umiesz piec i masz samą kuchenkę, ja wiem. Dobra. Czekajcie, ja sobie to ogarnę w ten sposób. No nie wie, jaki on jest? Znajomy, no dobrze, no znajomy, ale ja chciałam go poznać. Gadają o gotowaniu, to chyba dobrze, prawda? To chyba dobrze. Poznaj, pytaj o kierunek studiów. Wyłudź dużą sumę pieniędzy. O kurde. O kurde, ale mam możliwość. No nie wiem, czy ja chcę coś wyłudzać. Nie wiem, nie wiem. Poznaj. No nie wiem, słuchajcie, czy ja chcę coś wyłudzać. Ja pierniczę, piątka. Pochwal. Pogawędka. Poznaj. No trochę ze sobą się znają, nie? No i już zmęczona. Kobieto, ty powinnaś to robić, wiesz, tutaj, no, dobre wrażenie. Come on! Nie chcę wyłudzać pieniędzy, ja chcę go ze swojego męża ewentualnie, a nie ten. Dobra. Że Frio na kierunku sztuki piękne, o proszę. To jeszcze może maluje i może z tego jakieś pieniądze. Sztuki piękne ukończył, czyli wykształcony sim, fajnie.
Fajnie, fajnie, nie chcę wchodzić do środka. O, nie wyszło im piątka. O, i minusik. Dlaczego minusik? Halo. A, tu jest brat, tak? Czekajcie, tu jest brat. No, brat mi się z rysów twarzy bardziej podoba, słuchajcie. Jakoś tak bardziej mi się brat podoba. Ciekawe, czy on jakieś studia ukończył, czy nie. Jak macie jakąś wiadomość odnośnie tego, to mówcie. No bo z rysów twarzy brat bardziej mi się podoba. Jest taki bardziej wesoły. Przyjazny może tak. No. A co mnie to obchodzi, że ty jesteś smutny? Ej, czekaj, on o nim myślał. A ona o nim, co ciekawe. Widzi się o mnie. To jest w końcu dwaj bracia, nie? A jedna babka, no to przydałoby się jakieś może walki kogutów, nie? Zrobić czy coś? Byłoby ciekawie. Takie coś w Simsach? Jakieś mody? Tak wiecie, rozkochać obu w sobie. No i niech się dzieje, co się chce. A, pogawędka, plotku i piątka, powiedz historię luz. No dobra, możemy go pochwalić w sumie za tą ocenę. Niech ma. Graj, gratuluj ukończenia studiów. Możemy pogratulować. Ona też chciałaby, żeby ukończyła studia. Dlatego chciałabym, żeby był jakiś chłopak, nie? Po prostu. A nie jeszcze mąż, bo ja chciałabym ją pójść na studia. Także byłoby to w sumie nawet ciekawie zrobić. Plus 10, nie wiem za co. O, proszę, brawo. Nie, no jakoś ma taką dziwną tą twarz, taką wiecie, taką niezbyt przyjazną. Nie podoba mi się ten gościu. No dobra, zobaczymy, czy tamten ma studia. Jak ma studia, to pomyślimy. Jak nie ma, to zobaczymy, nie? Na razie to pójdziemy spać, bo jest już dosyć późno. A potem po prostu ogarniemy sobie jutro rano jakiegoś innego dziabonga. Znaczy w sensie drugiego. Ja muszę włączyć wiatrak, bo nie dam rady, słuchajcie. Nie dam rady, absolutnie. Dobrze, śpimy sobie, więc jest fajnie. Rano się ogarniemy. Oczywiście pójdziemy ich znowuż podrywać i ogarniać. Bo dlaczego nie? Bo dlaczego nie po prostu? A aktualnie chwilka dżemki, trzeba się ogarnąć. No, jakie mam plany na tą simkę? Na tą simkę mam takie plany, że chciałabym po prostu pójść na studia, właśnie na biznes, po to, żeby potem zarabiała więcej. Chciałabym pójść na studia wtedy, kiedy jeszcze będzie miała tylko chłopaka, tak? A nie męża i rodzinę. No chciałabym ogarnąć na tyle tą simkę, żeby ona po prostu zarabiała dosyć dużo pieniędzy. No i żeby ten biedak challenge miał sens. Też bym chciała, aby po prostu, wiecie, aby na tych studiach dostawała stypendium, po prostu. Stypendium to dosyć ważna rzecz, więc warto by się było jednak uczyć i robić to, co się powinno robić, więc tutaj fajnie byłoby ją właśnie na tyle ogarnąć, żeby ona to właśnie robiła. No ale cóż, no to kwestia czasu, prawda? Popraw wygląd, weź prysznic, zjedz coś dobrego, znaczy ty nie masz nic dobrego, ale zjedz coś. Trochę ją podkoksamy jeszcze szybko. Może byśmy razem gdzieś wyszli z tymi braćmi, może coś ciekawego porobili, słuchajcie, w ten dzień grozy. W sumie, no żadnej biesiady nie urządzimy, przyjęcie z prezentami też nie, bo ona mi się baguje, nie wiem czemu. No ale coś można by było porobić, nie? Nie tylko ich tam zmigadać, ale gdzieś zaprosić może. Może niekoniecznie randka, ale jakieś wyjście z grupą, tylko gdzie to można wyjść? Muszę tam doczytać. Dobra, ona się tu ogarnia. Mamy słoneczną pogodę, więc nie jest źle. Mimo tego, że jest jesień, to jest miło, bo nie pada. O, mamy brudną umywalkę. Zaraz jak ogarniesz się, to pozmywasz umywalkę, sprzątniesz to, tak żeby nie było, wiecie, wiochy, nie? Bym tu zaprosiła to, żeby nie było wiochy. Ma na tyle mały dom, że przydałoby się, żeby chociaż miała no porządek, nie? Dobra, ogarnij to wszystko. Jeszcze zmienisz sobie strój. A co jest? Ojej. Że co? Aha, okej. No dobra.
No dobra, rozumiem, że przyjdzie mi komornik, tak? No dobrze, to trzeba będzie, słuchajcie, po prostu trzeba będzie go ładnie usunąć. Festiwal jesienni, aby jakieś słodko. No dobrze, zobaczymy. Słuchajcie, no trzeba będzie komornika usunąć po prostu. Zabortować troszeczkę. No niestety. No i tak jest rozbawiona, więc jest spoko, niech się bawi. Trzeba będzie zrobić tak po prostu. No nie będę tutaj ukrywać, że ja komornika sobie nie życzę. Mogę te rachunki zapłacić w tempie natychmiastowym, ale komornika nie będę chciała mieć. Zapomniałam o rachunkach, widzicie? Więc ja rachunki zapłacę w tempie natychmiastowym, ale jeżeli przyjdzie komornik, to ja go szybciutko zabortuję. Bo tak, po prostu. O nie, to nie jest komornik, dobrze. Dobra. Aha, trzeba nasze kółko jeszcze posprzątać z naszych gazet. Gdzie jest nasze kółko? Tu jest nasze piękne kółeczko. No, trochę tutaj się zrobiło. Więc tak, żeby też wiochy nie było, to też przydałoby się to ogarnąć, nie? Dobra. Ja nie pozwolę mu zabrać moich rzeczy. No co, no za 55 simoleonów ja mam coś ogarnąć? Bez przesady. Dobra, już parcela w miarę ogarnięta, więc spoko. Gazety dzisiaj nie ma, więc spoko. Wiem, że mogę nalować to, ale jednak tak jakoś Simsy bez gazety to kiepsko. Dobra, wszystko? O nie, 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 o nie, nie. Testing atys enable detrue. To jesteś? Czym jesteś? Obiekt usuń to, dziękuję. Jestem taka zła. Zapłaciłam rachunek. Jestem w porządku, jestem. Trochę późno, ale zapłaciłam, dziękuję. Nie, no nic się nie dzieje, spokojnie. Festiwal simowy, dobra, fajnie, dobra. Okej, na tej partii jest dużo z tego, dobra. Co ona chce robić? Nie, 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 kochanie, ty idziesz podrywać chłopaków. O, oni już wybyli, o, to famy. Dobra, słuchajcie, zadzwonimy do chłopaków i umówimy się po prostu. Dobra, on jest złośliwy, ojaj. Ojaj, nie. Czekajcie, wyślij list miłosny do Brzozowina, umów się. Ja chcę się z nim umówić, ja wolę jego. Nic się nie dzieje, żadnego komunika nie ma. Ja się umówię z nim oczywiście w festiwalu jesieni, tylko tutaj chcę, o właśnie. Tak, chcę się tu umówić. Czy ty przyjmiesz moje umówionko, czy nie przyjmiesz mojego umówionka? Kolego, ja bym ciebie chciała w sumie, tylko czy ty coś skończyłeś, ciekawa jestem. Nie, w tej chwili nie mam. A ty świnio jedna. Pogawędka. Może nie z pracy, słuchajcie. Nie, no nie w pracy, jak jest festiwal. No to będziemy z nim gadać, słuchajcie. Będziemy z nim gadać, 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 po to, aby po prostu się ogarnął, no. O Boże, nie widzę. Hejka ja, to nowa pora roku, więc odkurz ten stary kostium i przyjdź. Jej, fajnie, o proszę. Urządzę, dobra, to ja już szybko tam idę. Ja już szybko tam idę, oczywiście jak Frio zapraszam, oczywiście, że idę. Gdzie to jest? Poczekajcie. Maskarada. Słyszeliśmy, że nic się nie dzieje. No nie dzieje się. Na naszą maskaradę, okej. Okay. Czwartek. Wymagany strój, kostiumy. Miejsce, Aleja Słonecznej Pleśni. Czy tam pieśni. 7. Maki, Florida. Dobra, a gdzie jest Aleja Słonecznej Pieśni? Pieśni 7, to nie wiem. Co mam zrobić? Nie, nie chcę tego publikować. Dobra. Czekajcie, czekajcie. Smartfon, zmień strój, sprawdź grupę. Nie. Chciałem jakiś kostium, nie mam żadnego kostiumu. Dobra, gdzie jest Aleja Słonecznego czegoś tam? O, to jest pytanie, bo ja bardzo chętnie tam pójdę. Gdzie są Frio, to ja pójdę. Skoro mam już ich podrywać i się zdecydowałam. No to pójdę, nie?
Koniecznie. Ona tu sobie gada sobie z nim, a ja sobie spokojnie poszukam Aleje Słonecznej Pleśni Pieśni. No i zobaczymy, co będzie dalej. Tutaj jest chyba. Festiwal Simowy, bardzo dobrze. Co to jest? Czy to jest? Co to jest? Karaoke mistrza. A to nie jest chyba to, czekajcie, to nie jest chyba to. Bo jest festiwal Simowy, ale to nie, nie wiem, czy to jest to? Ja nie wiem, gdzie oni mają tą swoją tą. Tu jest, są jakieś zwierzątka. Ale my na razie nie chcemy zwierzątka, bo nas po prostu nie stać w sumie. Poza tym ja bym chciała potem pójść na studia, więc raczej nie bardzo. Kurczka w dechę, gdzie oni są, te frio? To może być to, no nic innego tu nie wyskakuje, więc odwiedzimy sobie to. Oglądaj występy. Dobra. No ja przyspieszymy. Dobrze, żeby jakoś się ubrała sensownie, bo na razie to tak jest ubrana trochę codziennie. Wow, lody. Wow, wow, wow. To było ostre wyjście lodów. Dobra, trochę pogadała z nim. On jest na... Czekajcie, czemu jest za ciemno? Nie rozumiem, czemu jest za ciemno. No, raz, Misiupysiu, raz. Gadamy i lecimy na festiwal Simowy. Dobra. To może już przestanie gadać. I pojedzie tam do nich. No i pięknie, 240 wpadło, super. Powinna jeszcze pójść po jakieś kwiatki, skoro jest wolne, ale to za chwilkę. Ale to za chwilkę. Bo aktualnie jest zajęta. Imprezowaniem. Dobra, mamy karaoke. Czy to jest tutaj? Czy tu kazali wejść w kostiumach? Nie. O, tu jest jakiś fajny łebek, słuchajcie. Co to jest za łebek jest? Co ty jesteś? O, czekajcie, bo Sferu przyszedł, zaraz będę. Jesteśmy. No i tu jest jakiś fajny gościu, więc ja sobie go zahaczę. Dlaczego w sumie nie? Nie iść tutaj. Czemu iść tutaj? Przyjazne powitanie. Nie widzę tych moich friów, co prawda, ale dobra. Jakie motylki słodkie! Wow, jak to ładnie! Ej, fajne to. Kto to śpiewa? To nie jest frio, nie? Tak, to jest frio. Nie, to nie jest frio, a podobne. Ale motylki piękne. Jakaś ta błyskawica, dobra. A to jest takie głośne, że masakra. Dobra, nie oglądaj tego, bo ja chcę, żebyś tego przywitała. No halo. Ojej, to aż tak? Śpelu. Zobacz! Jezu. Dopiero się przywitali! Ojej! Co? Już go bierze w obroty. Już go bierze w obroty, a on ją, nie? I heja, banana! Ojej! No, potem wiesz, ciąża. A potem ciąża i te inne sprawy, no! Czy ja mogę tak to... Co? Trudne sprawy. Dokładnie, trudne sprawy. Ojej, to chyba się w sobie zakochali. Gościu fajny, nie powiem, że nie, no ale kurde! Tak od razu? Halo, kolego! Nie tak szybko, nie tak ostro, siostro. Ja chyba pamiętam tego gościa, moja kiedyś simka z nim była. Taka simka, w sensie, wiecie, ja ją wyprowadziłam z domu i ona po prostu tam z nim była, nie? Ale ja sobie zrobię zdjęcie, a dlaczego nie? Ojojojoj, mamy z sobą tyle wspólnego. No dobrze, to, wiecie, kujemy żelazo póki gorące, nie? Dlaczego nie? No przecież piątka, plotkuj. Poznaj, może poznaj, może potem pogawędka. Może plotkuj. Może potem pogawędka i może potem poznaj. No z tamtymi frio tak nie miała, słuchajcie, to no nie było zbyt fajne. Szkoda, bo frio są bogaci. No ciekawe, co zrobimy, ciekawe. Oj, czekajcie, bo nie tak chciałam. Dobra, no przyjemnie, przyjemnie, ale tu żadnej chemii nie widzę. Nie wiem, czy chemia tutaj jeszcze funkcjonuje, czy nie funkcjonuje. Co? Szukaj fizyki, dokładnie. No patrzą, coś tam gadają o kasiorę. Im chodzi, ale tutaj no, kurczę, ciekawe.
Nie, ten nie. Tu jakie serduszka piękne lecą, ten coś tu pije, matko kochana. Co tu się dzieje? Okej. Ale on chyba nie był zbyt bogaty. Także ma osobistość tylko tyle, tak? Nie, to jest jakaś grupa, sorry. Dobra, ja bym chciała moich frio. Gdzie są moje frio? Ja nie wiem, co to jest ta miejscówka. Tutaj mam zagwozdkę. No dobra. Może pogawędzi potem z tym, ale ja nie wiem, co tu się dzieje. Kto to jest? Kim jesteś? Aha, okej. Chyba się lubią z tym, co właśnie gadam, dobra. A tym kim jesteś? A ty już dopiero co śpiewał. Co tu się w ogóle dzieje? Dużo simów, dużo gadania. Ale dalej nie widzę moich dwóch zainteresowanych. To może ona pójdzie potem na ten festiwal jesieni jednak, bo nie wiem, gdzie jest ten festiwal, ich festiwal. Maskarada, inaczej rzecz biorąc. Czy to jest koło niej może? Może tam w domu oni po prostu to urządzili, słuchajcie, ja nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia, ale ich tu nie ma. Znaczy tak, jest jeden, ale to nie tego chciałam. Dobra, no to odjedźmy sobie później tą. No ten zachwycony mną jest. Jezu, co on tu robi w ogóle? On się tutaj zachwyca. Halo, człowieku. Nie, to on się na szczęście nie mną zachwyca. Wygląda inaczej to. Wow, taka muza. Trochę głośna, to nic. No nie ma tak jak pogadać sobie o wannie, no przecież cudownie. No a trochę szybciej. A, to by było przyjemne, wiesz? To by było przyjemne. Generalnie, żeby nas olała tego, co tutaj jest i dalej kuje żelazo na frio. No frio jednak bogaci, nie? Frio jednak bogaci. Tamtego drugiego chciałabym poznać. Co my tu możemy porobić? Co my tu możemy porobić na tym festiwalu jesieni? Siano, no barabara, nie mam z kim w sianie, więc no niestety odpada. Gdzie jest pies? Leży tam. Dobra. Myślałam, że poszedł do słońca, a na słońce nie bardzo. Dobra, słuchajcie, może kwiatki. Zbierzemy kwiatki. Pojechaliśmy na festiwal jesieni zbierać kwiatki. Ojo, jabłoń, ale ona jest ten. No co jest z tą jabłonką? No zamarzła już nam. Na jesień. Och, to kwiatków chyba już też nie będzie za bardzo. A to kto to jest? O matko kochana. Ja nie wnikam, jak to wygląda, ale ta baba właściwie już rozkwila. Wow, smacznego. No nie? Smacznego po prostu! Jamiś! Ja tak lubią. No są tacy ponoć, ale nie. Dobra, to może odwiedzimy dom strachów. Ona mieszka sama, więc niech się trochę poboi. A to kto to jest? A to chodzi, czy już nie odwiedziłaś właśnie? Co? To kobieta, to już nie odwiedziłaś właśnie? Nie. Ojoj, tu jest ten, świr. O, jaki ty jesteś bidusiek już o lasce. O, dziaduś. A Bogol z ciebie duży, można byłoby cię poślubić i żyć z tobą szczęśliwy. Dokładnie. Tak, co jest? Nie ma nikogo na straganie z żywnością. No dobrze, no trudno się mówi. Dobra, niech ona sobie będzie tego domu strachów. Jezu, to tu się dzieje w ogóle. Tu jakieś duchy chodzą, tu jakieś coś. Okej, okay, dobra. Byłeś w domu w strachu, jest super. Dobra. O, chyba się wystraszyła. I chyba myślę o pieniążkach. Dobra. Co ona by chciała? Polowa... Co?
Połowić jabłka. No dobrze, to połowisz jabłka, tylko jeżeli je znajdę. Dynki też zmarzły już na jesień. Połowić jabłka. Gdzie te jabłka były? Gdzieś był ten staw z jabłkami. Staw z jabłkami, Boże, co ja mówię. W tym nie startuję, bo jeszcze zemrę. Tu jest to. Polenisko. To też nie jest to. Tu są jabłka. Dobra, będziemy łowić jabłka. Nie chcę oglądać zawodów. Ja chcę uczestniczyć. Weź udział w zawodach. O, właśnie. Proszę bardzo. Nie. To. No, pan pobiegnie szybciej. No i tak na ten dzień zleciał, słuchajcie. Miałam iść podrywać free, a w końcu nie poszłam. No i co? No i co? I nie poszłam free, no i podrywać. No i tak, o. Matka, jak to był wiatr zimowy, jesienny. Świrowa też się widzę, ten. Ktoś do mnie dzwoni, więc zaraz odbierzemy telefon. Come on! Dobra. Ona wróci do... Nie chcę żadnego wampira. Dosyć wampirów mam już. Nie z pelu? Ja nie lubię wampirów. Dobra, ty chcesz spać, ja wiem, że chcesz spać. Dobra, do domu, raz. Niech oni sobie łowią, a ty pójdziesz do domu. No jest 20 z kawałkiem, więc ona się ogarnie szybciutko. Jeszcze zadzwonię do Frio. No i słuchajcie, będę kończyć, no, kurka wodna. No nie poderwałam Frio. Prysznic. Rzucę moje zęby, poprawę wygląd. Go. Może już nawet nic nie ogarniemy, bo w sumie to nie ma za bardzo co ogarnąć, niestety. Jeżeli o telefon, bo już jest późno, tak nam zeszło na tym karaoke i podrywaniu Gordona, czy jak go tam miał. Kurczę, ciężko tu kogoś poderwać, jak się stara o kasę i nie ma czasu na to. Ciężko poderwać kogoś. Ruchy. Dobra. A panowie już przyszli do domu, czy nie przyszli do domu? Może u panów się przespała? Nie ma ich! Patrz, jakie gagatki poszły na lofry. No nie wierzę. No mówić trudno, no to nie podrywiemy więcej panów dzisiaj. Dobra, posprzątaj. Zmienimy sobie strój. Niech to będzie ten strój. A nie, jednak nie jest to zepsute. Tam się zepsuło. Okej, to jest jej następny strój, taki trochę na luzie. Ale aktualnie to ona idzie spać i widzimy się w następnym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się podobało, taki trochę pocięty odcinek. Komentujcie, subskrybujcie, łapajcie w górę i do zobaczenia w kolejnych odcinkach z Biedak Challenge. Pa, pa!